Przez ostatnie 3 dni zajmowałam się takim generalnym sprzątaniem, składaniem mebli, zrobiłam makeover mojej kuchni, ten film możecie już znaleźć na kanale. A dzisiaj wreszcie zabieram się za ciuchy, bo moje ubrania przez ten cały czas leżały w workach na podłodze. Za bardzo miałam czas, żeby się za to zabrać, więc tak naprawdę chodziłam non-stop w tych samych dresach i dzisiaj robimy z tym porządek. Jak widzicie, za mną jest wieszak, a na nim jest więcej wieszaków. Chciałabym podzielić moją garderobę na kategorie pod tytułem, wiecie, spodnie, sukienki, swetry itd. I każdą z tych kategorii chciałabym idealnie ograniczyć do 8 rzeczy. Najlepiej, gdyby było mniej. Wiem, że w niektórych będzie więcej, dlatego mam 8 takich drewnianych wieszaków. A oprócz tego mam wieszaki białe, więc jeżeli przekroczę te magiczne 8, to będzie to widać. Jak widzicie, to jest mój stan wyjściowy, więc ja naprawdę potrzebuję rozpakować moją szafę. Uznałam, że zaczniemy od spódnic i lecimy ze spódnicami mini. Na sam początek, to jest jedna z moich najczęściej noszonych spódnic. Nawet nie jedna. Jestem pewna, że to jest najczęściej noszona spódnica w mojej szafie i uwielbiam ją. Jest to taki totalny klasyk, pasuje do wszystkiego. Od razu ostrzegam, że w tym filmie nie będziemy niczego prasować, bo moje żelazko jest prawdopodobnie zakopane gdzieś pod stertą rzeczy. I tak, musicie się pogodzić z tym, że wszystko, dosłownie wszystko będzie pomiecione. To jest spódnica, którą absolutnie uwielbiam, ale mam wrażenie, że bardziej uwielbiam jej estetykę niż to, jak faktycznie na mnie wygląda. To znaczy, lubię jak na mnie wygląda, ale uważam, że jest niezbyt funkcjonalna, bo to jest już duże ryzyko pokazania tyłka na ulicy. Jak jest wietrznie, no go. Ale bardzo mi się podoba, mam w głowie mnóstwo pomysłów na outfity z nią, więc damy jej szansę i prawdopodobnie będę pod nią nosiła takie krótkie kolarki. Kolejna i ostatnia spódnica mini to jest, mam wrażenie, że taki klasyk w trochę bardziej nowoczesnym wydaniu, bo jednak jest dość krótka i w wysokim stanie. Jest w pepitkę, co mam wrażenie, że nadaje jej takiej elegancji, a oprócz tego ona jest czarno-beżowa, czyli pasuje mi do wszystkiego. To jest definicja prostoty i taki kolor, który nie jest może mega charakterystyczny dla mnie, ale łączy się bardzo dobrze ze wszystkimi innymi kolorami w mojej szafie. To wygląda świetnie z białym, z beżowym, z kremowym. Tyle. Kiedy ktokolwiek zamierza mi powiedzieć, że zapomniałam wieszać ubrania na wieszakach, co? Kategorię midi zaczynam też od totalnego klasyka i to jest spódnica, którą, słuchajcie, związałam sobie tutaj z tyłu, bo ona dalej czeka na to, aż zwęży ją krawca. Nie wiem dlaczego, po prostu nie mam motywacji, żeby cokolwiek z nią zrobić, nie mam motywacji, żeby zanieść ją do krawca. Zresztą tak samo jest z kilkoma innymi parami spodni w mojej szafie, więc... Może po tym filmie coś z tym zrobię. Ta spódnica dla niektórych na pewno będzie dużym zaskoczeniem, ale wydaje mi się, że mimo tego, że w mojej szafie bardzo się wybija, to pasuje do mojego stylu i wygląda bardzo fajnie. Ta spódnica kolorystycznie bardzo pasuje do całej reszty mojej szafy, ale jeżeli chodzi o formę, to jest taki trochę eksperyment. To jest też totalny vintage i ona ma podszewkę, która w ogóle nie jest do niej w żaden sposób przyczepiona. To znaczy one przyszły do mnie razem, ale są tak naprawdę dwiema osobnymi częściami, więc nie wiem za bardzo, co z tym zrobić. Bez tej podszewki ona by prześwitywała fatalnie, bo nawet z tą podszewką wydaje mi się, że jaką czarną koszulkę, to dalej ją widać. To jest na razie jedna rzecz, której nie jestem na 100% zakochana i trochę rozważam sprzedanie jej, ale dam jej szansę tego lata i zobaczymy. Jeśli chodzi o spódnicę, to już jest wszystko i został mi jeden wolny wieszak, więc uważam tę kategorię za totalny sukces. Także teraz znowu daję sobie czystą kartę i lecimy ze spodniami. Pierwsze, które wyciągnęłam, to są spodnie, które chyba są najbardziej brudne w mojej kolekcji i desperacko potrzebują prania. To są spodnie, które uwielbiam, ale są na mnie dużo za duże. To są spodnie, które są zwężone w pasie i to dość mocno, więc w talii leżą super, nie mam na co narzekać, ale niestety po nogawkach widać, że to jest dużo większy rozmiar niż powinien i to mi nie do końca pasuje. Chyba również zaniosę je do krawca, żeby coś może z tym podziałać. Nie mam pojęcia do końca, jak to zrobić, ale może krawiec będzie wiedział. Ta para to też jest totalny must have w mojej garderobie, jedna z moich ulubionych rzeczy i mam wrażenie, że w ogóle lecę w kolejności zawsze od moich najbardziej ulubionych rzeczy do takich, na temat których jeszcze się zastanawiam, więc ta jest na początku. Uwielbiam te spodnie, uważam, że mają idealny fason, idealną długość. Ja często mam problem z długością spodni, mam wrażenie, że jestem w tej kategorii gdzieś pomiędzy niską a wysoką. Nie jestem super wysoka, nie mogę też powiedzieć sobie, że jestem niska, więc tak naprawdę z rozmiarami spodni waham się pomiędzy tym standardowym a rozmiarem tall. Te spodnie są fantastyczne i zamierzam je wynosić do ostatniej nitki. Mam również ten sam model w kolorze czarnym, ale one są w pralce, więc trzymamy je tak z tyłu głowy. Mówiąc o takich spodniach pewniakach, muszę wam pokazać te spodnie, bo to są moje ulubione i przy okazji jedyne jeansy, jakie mam. I uważam, że ten fason jest dla mnie fantastyczny. To jest chyba model, który się nazywa Carrot Fit. Nie wiem, ile razy w tym filmie powiem, że chciałabym zanieść coś do krawca, ale chciałabym je zanieść do krawca, żeby po prostu trochę podwyższyć ten stan i troszeczkę zwiedzić talii i wydaje mi się, że wtedy wyglądałoby idealnie, ale bez tych poprawek nadal noszę ją sobie. Zrobiłam przymusową poprawę na tym zdanie, wyciągnęłam telefon i okazało się, że przegapiłam kuriera, więc ten dzień na razie nie zaczyna się dobrze, ale te spodnie są dobre.
To są moje oficjalne spodnie letnie. Mam nadzieję, że przechodzę w nich całe lato i jeszcze więcej. To jest mieszanka no i bawełny, więc będą one przewiewne, ale przede wszystkim po prostu wyglądają ładnie. Te spodnie też są dla mnie totalnym pewniakiem, ale troszkę dziwnie mi się układają w kroku. I zazwyczaj po prostu mam to w dupie albo noszę coś dłuższego, co to przykrywa, ale nie zdziwicie się, jak powiem, że to również jest sprawa dla krawca. Niekoniecznie trzeba je przejechać tym takim, wiecie, grzebieniem do ubrań, bo są to też ulubione spodnie mojego kota i niestety to widać. Te spodnie to też jest bezdyskusyjny keeper. Mam wrażenie, że w ogóle fason spodni wide leg jest stworzony dla mnie i w nich wyglądam najlepiej. Także mam czarne dla równowagi, musiałam mieć też beżowe i w tym momencie w mojej szafie mam już wszystko. Mam jeszcze jedną parę spodni, nad którą się waham. Trochę chciałabym je sprzedać, trochę chcę je zostawić i zobaczyć, czy będę je nosić, więc wydaje mi się, że to lato będzie dla nich ostatecznym testem. To są spodnie, które ogólnie mają być z niskim stanem. No i spoko, ale ja nie jestem pewna, czy niski stan jest dla mnie. Więc gdyby je tak zwęzić i zrobić z nich wysoki stan, to wydaje mi się, że wyglądają trochę lepiej. Ale z drugiej strony nie chcę też być na stałe przywiązana do tego zwężenia, więc wydaje mi się, że zwężę je tak prowizorycznie, żeby w razie czego można było je odpróć. Zobaczymy. Jeżeli będę w nich chodzić przez to lato, to super. Jeżeli nie, to się z nimi pożegnam. Sorry, że tak w gaciach, ale teraz chcę pogadać trochę o butach, więc to jest podsumowanie spodni. Ponownie został nam jeden wolny wieszak, więc jestem z siebie bardzo dumna i lecimy z obuwiem. Jeśli chodzi o buty, to nie będę ich w stanie tutaj ładnie wyeksponować, ale policzymy je sobie w głowie. Myślę, że do 8 damy radę. I zaczynam od pary, które miałam na sobie przez cały ten film, czyli od tych pięknych muli. To są buty od Kazar Studio i niespodzianka, Kazar jest marką, z którą współpracuję przy tworzeniu tego filmu. Chodziłam w nich przez cały czas nagrywania tego filmu, nie tylko dlatego, że są ładne, ale głównie dlatego, że są po prostu mega praktyczne, bo wkładasz je jak kapcie, nie musisz nic związać, nie musisz używać łyżki do butów, a w filmie, w którym przebieram się 70 razy, to jest bardzo praktyczna rzecz. Tego buta nie trzeba przedstawiać nikomu, kto spędził chociaż 3 minuty na moim kanale. To są Oxfordki, które mam już ponad 3 lata i nie skłamię, jeżeli powiem, że przechodziłam w nich przynajmniej połowę tego czasu. Przydałoby się je umyć w tym momencie, ale powiem tak, na to ile użytku udało mi się z nich wycisnąć, nadal są w bardzo dobrej kondycji. To są buty, które planuję nosić do momentu, w którym się rozpadną, ale znając moje tempo, to może nastąpić niedługo, więc w tym momencie powoli, stopniowo zastępuję je innym modelem. Czarne i kremowe to są podstawa mojej garderoby i tutaj wchodzą te piękne Oxfordki, one również są z Kazar Studio. Jeśli znacie mnie dłużej niż 5 minut, to wiecie, że to jest absolutna definicja mojego stylu i też są trochę ciekawsze niż klasyczne Oxfordki przez tą czarną lamówkę. Jak już przeszliśmy przez czarne i czarno-kremowe, to mam też kremowe Oxfordki, ponieważ równowaga we wszechświecie musi być. Te są troszeczkę mniej masywne niż dwie poprzednie pary, ale dalej grają świetnie ze wszystkimi moimi outfitami i uwielbiam. Must have w każdej szafie to są białe sneakersy i moje może już nie są takie białe, bo bardzo potrzebują prania, które mam nadzieję, że uda mi się niedługo zrobić. One są z Bershki i mam wrażenie, że to jest całkiem dobry zamiennik tych popularnych w tym momencie New Balance'ów. Ja odmawiam wydania tyle pieniędzy na buty. Jak widzę, że te New Balance'y są w stanie kosztować nawet 700 zł, nie mam nie. Ostatni but taki wyjściowy, czyli klasyczne Converse'y, może właśnie mniej klasyczne przez to, że mają tą fajną zakrzywioną podeszwę, ale no co mogę powiedzieć, są biało-czarne. No i rzecz, która mi osobiście przydaje się mało, bo ja jestem raczej fanką chodzenia na spacery albo jogi, jeżeli chodzi o aktywność fizyczną, ale uważam, że każdy w swojej szafie powinien mieć but sportowy w razie czego, w razie gdybym nagle postanowiła, nie wiem, zacząć biegać. To się nie stanie, ale w razie gdybym postanowiła zacząć biegać, to mam buty sportowe. Jeśli dobrze policzyłam, a wydaje mi się, że dobrze policzyłam, to mam 7 par butów i na razie jesteśmy po prostu on fire. Sukienki mini i midi dzielę na dwie osobne kategorie i zaczynamy od mini. To jest sukienka, za którą totalnie przepadam, ale zabijecie mnie, no. Chciałabym ją zwęzić w talii. I to jest kolejna rzecz, którą zabiorę do krawca, jak tylko się zbiorę do tego, żeby tam pójść. To jest moim zdaniem taka totalnie klasyczna, idealna sukienka na lato. Na pewno będziecie mnie widywać mniej często na Instagramie. Sorry za ten biały stanik, który będzie pod wszystkim, ale po prostu nie dam rady się przebierać tyle razy. To jest totalny klasyczek, sukienka, którą widzieliście już inny raz na moim kanale. Co? Wracając, to jest taka totalnie luźna sukienka, nawet można by było powiedzieć, że plażowa, ale czasami spinam ją sobie jak rafką, żeby była taka bardziej dopasowana i w obu wersjach podoba mi się bardzo. Ta sukienka, podobnie jak spódnica, którą wam wcześniej pokazywałam, trochę się wybija w mojej garderobie przez ten ciekawszy fason. Ona wygląda trochę jak taki dzwoneczek, mega mi się to podoba, szczerze mówiąc, i nie noszę jej bardzo często, ale noszę ją na tyle często, że koniecznie chcę ją zostawić w mojej szafie. To jest wszystko, jeśli chodzi o sukienki. Mam również kombinezon, który wygląda jak sukienka, więc postanowiłam go uwzględnić i mam go jeszcze w wersji kremowej, ale on jest również w praniu. Także mamy 3 sukienki i 2 kombinezony, mieścimy się w limicie i mam wrażenie, że to mnie ratuje, bo wydaje mi się, że w sukienkach midi troszeczkę ten limit przekroczyłem. Lecimy z kategorią midi/maxi i powiem wam, że troszeczkę zaczynam się
się pocić, bo patrzę na krzesło, na którym mam te wszystkie rzeczy i nie jest ich mało. To jest jedna z moich absolutnie ulubionych sukienek. Sukienka mega uniwersalna, coś co nosiłam na jesień i zimę po prostu pod swetrem. No i coś co będę nosić na to samo w sobie, więc to jest dodatny kiper. Następna sukienka z kategorii prędzej umrę niż jej pozbędę, to jest ten piękny kwiecisty numer z Oyszą. I możecie zobaczyć po mojej minie, że jest mnie absolutnie zakochana. To jest 10 na 10 sukienka, której latem, wiosną, nawet jesienią, jeżeli założę sweter, chodzę bardzo często. I nieskromnie powiem, że wydaje mi się, że widać dlaczego, bo wygląda na niej świetnie. Myślę, że nie musimy nic mówić o tej sukience. To jest kiesa, która sprawia, że czuję się jak taka leśna nimfa, leśna wróżka i absolutnie to uwielbiam. Zabijecie mnie za ten stanik, ale nie byłam w stanie go ukryć. Tak samo jak nie byłam w stanie ukryć moich dwóch par bielizny, które mam dzisiaj na sobie, bo mam okres i uznałam, że nie będę ryzykowała zaplamienia jakiejkolwiek części garderoby dzisiaj. To jest zdecydowanie sukienka, której potrzebujemy cielistej i bezszwowej bielizny, ale oprócz tego to jest moja dedykowana sukienka na wszystkie semi-eleganckie wyjścia. I uważam, że wygląda super. Ta sukienka jest dla mnie problematyczna, bo bardzo mi się podoba w teorii, a w praktyce nie wiem, czy mam dla niej w ciągu roku tyle zastosowań, żeby było warto trzymać ją w mojej szafie, kiedy ta już jest całkiem podobna i spełnia podobną funkcję. Jest to co prawda inny kolor, ten kolor jest taki bardziej bajkowy i tak dalej, ale nie wiem, czy na tyle, że chciałabym ją zatrzymać. Dajcie mi znać, czy jest to waszym zdaniem sukienka warta zatrzymania w szafie, czy jednak powinnam wystawić ją na Vinted. Wiem, że osoby, którym się bardzo spodoba, będą chciały, żebym wystawiła ją na windę. Teraz wchodzimy na terytorium czarnych sukienek. Mam dwie, a chciałabym zostawić tylko jedną, więc liczę na waszą pomoc w komentarzach. To jest opcja numer 1. Ona jest takiego materiału sweterkowego, trochę grubszego. To jest opcja numer 2 i główna różnica między nimi jest taka, że tamta była bardziej obcisła, ta jest na górze bardziej rozkloszowana. No i ta ma rozcięcie tak jakby na skos, na nodze, a tamta miała dwa rozcięcia po bokach i wydaje mi się, że rozcięcie w tym miejscu mi się dużo bardziej podoba i nie wiem co zrobić z tą sukienką. Ona ma też wycięte plecy. Dajcie mi znać, która z nich waszym zdaniem powinna zostać. Ja skłaniam się osobiście w stronę tej. Troszkę tutaj nagieram rzeczywistości i dałam te dwie sukienki na jeden wieszak, no bo i tak z nich wybiorę jedną, więc teoretycznie to jest jedna sukienka, wiecie o co chodzi. Ta sukienka za to jest odpowiednik moich lnianych spodni, czyli taka rzecz na lato, którą na rzucam na siebie i jestem gotowa i nie muszę się nad tym zastanawiać. To jest kiesa, którą mogę nałożyć na strój kąpielowy, mogę nałożyć na siebie i wyjść po prostu z domu. Buty, torebka, jestem gotowa i tak, to jest must have. To jest kolejna sukienka, w której wymagana jest cielista bielizna, a ja takiej nie mam, więc działamy z tym, co mamy. Nie jestem jej pewna. Mówiąc o sukienkach, nie mogłabym nie wspomnieć o tej absolutnej piękności z naszą sztukę i ta sukienka jest fenomenalna. Problem jest taki, że ja w niej nie chodzę. Ja nie mam gdzie w niej iść. Jestem totalnym nowatorem, rzadko wychodzę, a jak już wychodzę, to raczej nie do miejsc, które wymagają ode mnie takiego odstawienia się, bo ta sukienka jest szałowa, ale kurczę, czuję, że w mojej szafie się po prostu marnuje. Zastanawiam się nad tym, czy jej nie sprzedać albo nie podarować którejś z moich koleżanek, bo w mojej szafie po prostu nie wykorzystuję swojego pełnego potencjału. Moi drodzy, jest źle. Przymierzając tę sukienkę, przypomniałam sobie, że przecież mam jeszcze jedną sukienkę od Noszę Sztukę. I w ten sposób odkryłam dwie sukienki mini, które jeszcze są w mojej szafie, a zapomniałam ich umieścić w poprzedniej kategorii, więc tak. To jest sukienka numer 1, która totalnie się nie nadaje na ciemną bieliznę, ale moim zdaniem jest przepiękna i to jest coś, co będę nosić jako taką narzutkę na plaży, bo mega fajnie to będzie wyglądało, jeżeli pod spodem będzie jakiś kostium kąpielowy w takim krzykliwym kolorze, albo po prostu na cielistą bieliznę, najlepiej bezszwową i wtedy będzie zbierała po prostu jak taka biała sukieneczka. Rozszerzane rękawy to jest moja absolutna miłość w tym momencie, wyglądają po prostu pięknie. W takim razie, jeśli chodzi o sukienki midi i maxi, to mam jeden karny wieszak, bo przekroczyłam tę magiczną liczbę. Ale nie wiem, czy pamiętacie, w sukienkach mini i kombinezonach miałam tylko 5, więc te dwie jeszcze się mieszczą w limicie, a to jest jedna z moich ulubionych sukienek i nie wiem, jak mogłam o niej wspomnieć, bo to jest definicja letniej sukienki moim zdaniem. Nie zawieram wszystkich guzików, więc mam nadzieję, że wam tutaj nie flasznęłam niczym. Zastanawiam się, czy to wyłapaliście, ale ta sukienka i ta sukienka to jest dosłownie to samo, tylko wersja długa i krótka. Nie wiem, na ile wy sobie zdajecie sprawę z upływu czasu, bo dla was to jest pewnie 20-minutowy film, ale dla mnie to jest już 4 godzina kręcenia i powoli robi mi się duszno, więc usiadłam sobie na chwilę i pogadam o torebkach. Zacznę od kategorii toreb super funkcjonalnych, czyli takich toreb, że możesz do nich wrzucić wszystko i wyjść. Torba numer 1, nie prezentuję się zbyt pięknie, ale to jest taki totalny czarny basic. Torba numer 2, którą ostatnio noszę wszędzie i idealnie mieści mi fartuch i kroksy na zajęcia. No i taka zbiorowa kategoria toreb typu siata, toreb tote. Nie będę wam każdej z osobna pokazywać. Mamy brązową, mamy beżową,
Mamy torbę w kratkę, jak się czuję trochę bardziej przygodowo i to jest tyle. Teraz czas na zdecydowanie moją ulubioną kategorię, czyli torebki trochę bardziej eleganckie, trochę bardziej tiruriru, trochę bardziej na wieczorne wyjście. Numer 1, już Wam ją pokazywałam, to jest torebka z Kazara i dalej trzymam się opinii, że to jest totalny must have. To jest torba, która po pierwsze pasuje do wszystkiego, a po drugie jest troszeczkę większa niż takie standardowe bagietki, więc mieści na luzie wszystkie potrzebne rzeczy pod tytułem portfel, klucze, telefon, okulary przeciwsłoneczne. To jest moja druga torebka z tej kategorii i powiem Wam, że troszkę się nad nią zastanawiam. Po pierwsze dlatego, że ona właśnie przez ten kształt i przez to, że jest też trochę cieńsza niż ta poprzednia, nie zawsze mieści mi wszystko. Zmieści mi telefon, zmieści mi klucze, ale wtedy już na przykład nie wejdzie mi portfel albo wejdzie mi na ścisk. Jest troszeczkę mało praktyczna, więc biorę ją tak naprawdę tylko jeżeli wychodzę gdzieś ze Staszkiem i mogę na przykład telefon włożyć do jego plecaka. Plus nie jestem do końca kupiona kolorem. Brązy i beże to są totalnie moje kolory, ale ten jest zbyt ciepły. Mam wrażenie, że mi jest lepiej w chłodnych odcieniach albo w takich neutralnych, a ten jest totalnie cieplutki, to jest taka krówka ciągutka. Nie wiem, nie jestem pewna, dajcie mi znać, ale ja jestem troszeczkę na niej i bardzo możliwe, że będę ją sprzedawać. No i ostatnia torebunia, w której się zakochałam, mój totalny skarb z Vinted. Kupiłam ją za chyba 3 dyszki. Ona jest na trochę dłuższym pasku, więc nie jest taką, wiecie, standardową bagietką i jest idealna. Ona również jest portfel, telefon, klucze i w sumie do niej to już okulary nie wejdą. Pośród tych trzech torebek, które Wam pokazałam, ona jest pośrodku, jeżeli chodzi o pojemność. Mega mi się podoba, mam wrażenie, że kolor zgrywa się z wieloma rzeczami, które noszę i jest to idealne uzupełnienie mojej garderoby. To jest wszystko na dzisiaj i nie dałam rady Wam pokazać jeszcze trzech kategorii, bo dzisiaj zwyczajnie nie starczyło mi czasu, mam wrażenie, że się mega rozgadałam i będę musiała ten film poważnie ciąć, ale jestem z niego bardzo dumna. Szczerze mówiąc, nagrywało mi się to super, mimo że całość zajęła mi ponad 5 godzin. Jeżeli chcielibyście zobaczyć drugą część tego filmu, to dajcie znać w komentarzach, a oprócz tego zapraszam Was na Instagrama, zapraszam Was na TikToka, no i przede wszystkim zapraszam Was na stronę marki Kazar po takie piękności, jakie Wam dzisiaj pokazałam i dużo więcej. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, bye!